Siemano kolano, bardzo się cieszę, że ten cały on nas wreszcie zostawił. Możemy sobie spokojnie być tutaj na Wojnowicach 2.0 i robić rzeczy, które cały czas chcieliśmy robić. Biegać, latać, kopać. Chcę robić kolejne odcinki z tego, że kopię się przez tyle czasu i wykopałem to. Jeżeli chcecie takie odcinki, oczywiście zostawię ci łapeczki w górę. A teraz chodźmy do Pimpka i Halinki. Siemanko. Co to jest? Ej, to jest jakaś tablica. Co to, czy to jest tablica tego całego on? Czy to jest tablica tego całego on? Nie, to nie jest tablica tego całego on, to jest moja tablica. Kto się dał nabrać teraz na czat, w komentarzach pisze 1. A jeżeli się nie dałeś bądź nie dałaś nabrać, to piszesz 2 normalnie. Prosta jazda. To oczywiście jest moja tablica, ja ją tutaj zostawiłem, ponieważ dzisiaj bawimy się w no po prostu cały dzień i noc bez itemków. Właściwie to, no właściwie bardziej to noc, bo słuchajcie, tutaj mamy takie zadania jak zabij jednego zombiaka, jednego creepera, jednego szkieleta, ale mamy jeszcze trudniejsze, na przykład idź do jaskini i przetrwaj przez 10 minut i zrób basen lawy. No to jest jakaś masakra. Słuchajcie, właśnie tak, mamy challenge, że totalnie nie możemy mieć żadnych itemków. Tutaj są właśnie zasady: zakaz jakichkolwiek itemków oprócz tych, które są wymagane do wykonania zadania. I jeżeli chodzi o tą, taką wiecie, o ten wyjątek, to jest on bardzo, ale to bardzo surowy. Czyli na przykład nie mogę mieć miecza, mimo to, że no wiecie, no teoretycznie jest mi miecz potrzebny do wykonywania jakiegoś zadania. Ale to są bardzo surowe zasady i tutaj to się trzyma tylko na przykład takiej rzeczy jak wiaderko, kiedy na przykład będę potrzebował, żeby wydobyć lawę i zrobić ten basen lawy. Tylko wtedy potrzebuję ten itemek. No, nie mogę mieć żadnego jedzonka przy sobie również, więc będę musiał je jakoś zdobyć po drodze. To znaczy, będę mógł zjeść, ale nie będę mógł mieć żadnego przy sobie. Jak już chwycę, to muszę od razu zjeść. Taka jest po prostu zasada. No i co? Jest już połowa dzionka. Lecimy. Pierwsze co? To pójdziemy do tej jaskini i przez 10 minut będziemy musieli tam przetrwać. Postaramy się wykonać te dwa zadania naraz, czyli przetrwać w jaskini i zdobyć lawę, aby zrobić właśnie basen lawy potem na zewnątrz. A kiedy już będziemy na zewnątrz, powinno już być jasno. W sensie ciemno. Co ja gadam? I wtedy właśnie powinniśmy, no wiecie, no ogarnąć tamte kolejne zadania. Więc to, na pewno żelazo mi jest potrzebne, więc weźmy sobie troszeczkę żelaza. Gdzie my mamy trochę żelazo? Napiszcie, jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne tego typu odcinki, to napiszcie, co powinniśmy zrobić w kolejnym odcinku. Na przykład cały dzień bez tego w Minecraft. No nie wiem, napiszcie, jeżeli macie jakieś pomysły. Dzisiaj jest bardzo hardkorowo. To jest też jakiś pomysł, który z tego co widziałem gdzieś widz mi polecił. Więc widzicie, biorę wasze rzeczy pod uwagę, właśnie wasze komentarze. No i fajnie, dobra. Weźmy sobie troszeczkę tych więcej tych wiaderek, bo będzie nam potrzeba właśnie na ten cały basen. Chcemy zrobić fajny basen, a nie byle jaki basen. Ludzie, no byle jaki basen, to na pewno nie na Wojnowicach 2.0, na pewno nie. No, no, no. Dobra, lecimy czym prędzej. Oczywiście zachęcam was do wbicia do sklepu na wojanshop.pl. Wow, ale tutaj ten las już wyrósł, bo widzicie? Patrzcie, ten las już jest calutki wyrośnięty. Tutaj nie było żadnego drzewka, pamiętacie? Ale to pięknie wygląda. O wiele lepiej. Trzeba będzie... O! Już znalazłem lawę. Oh boy, idzie do mnie Krypcio. Sparej. Ej, w sumie mogę zrobić jedno z pierwszych zadań, czyli zabić jednego creepera. Okej, ale on nie może wybuchnąć, bo to jest... To się nie liczy. Muszę go po prostu rozwalić. Bum, 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 uciekaj. Czasem mi nie wybuchaj tutaj. Najgorsze jest to, że muszę to robić łapką. No, ktoś oszalał, że dawał takie zadania. Normalnie, ktoś oszalał. Dobra, pomóż mi. Owieczka jeb, pomóż mi. Nie, no i... No już zadanie nie jest zaliczone, bo creeper wybuchł. Nie wiem jakim cudem, skoro tak się od niego oddaliłem. To ty go sprowokowałaś do tego, owieczko. Przyznaj się, przyznaj się. Ty go sprowokowałaś do tego, żeby wybuchł. Lamusiaro ty. Dobra, biorę tutaj, czekajcie, muszę iść po jakiś stoper, bo nie mam stopera przy sobie. Dobra, mam już stoper, wziąłem stoper. I jak mówiłem, wojanshop.pl. Skąd ja mam? Nie mogę mieć dirta, elo. Wojanshop.pl są nowe rzeczy, między innymi czapeczki Wojana do białego rana. Elo, lecimy. Będę tak teraz nagrywał filmik. Dobra, uwaga. Stoper włączamy za 3, 2, 1 i jesteśmy w jaskini, więc stoper włączony. O nie! Straciłem. Dostałem już obra. Aaaa! No bez jaj, że akurat szkieleta trafiłem. Dobra, czekaj. O! Chowam się.
Ej, no to ja tego nie przetrwam. Ej, czekaj, pytanie! Czy ja mam odradzanie na Wojanowicach? Oby. Czekaj, czy ja mam... Ja nie mam odradzania na Wojanowicach! Ludzie, jeżeli ja zginę, to wrócę do tego miejsca, co na początku byłem, pamiętacie? Gdzie ten on nas tam wysłał! A ja zaraz zginę! Uciekam stąd! Dobra, nie przetrwam. Koniec, stoper, włączam stoper. To niezaliczone, słuchajcie, zadanie już. Niezaliczone. Muszę jakoś przetrwać, teraz muszę zdobyć jakieś jedzenie jak najszybciej. I po pierwsze musi być noc, żebym mógł się przespać i dopiero wtedy ruszać do jaskini, bo ja nie mam spawn pointu tutaj nigdzie. Nie, drzewo! Wyrzucaj drzewo. O, tu jest krów, dobra, krowy. Dawaj mi mięcho. No nie no, czuję się jak na takim, wiecie. O, muszę teraz szybko to wyrzucam i szybko muszę od razu zjeść, nie mogę nawet tego przytopić. O, to muszę wyrzucić, dobra. Okej, no to co, mi pozostało teraz już tylko i wyłącznie czekać na noc. Jak już będzie noc, to dopiero wtedy będziemy mogli ruszyć do jaskini. Okej, słuchajcie, przespałem się już na luziku. I słuchajcie, jest dzionek, więc tam mamy spawn. Możemy spokojnie teraz ruszać do tej całej jaskini. Boję się o własne życie, bo sami widzieliście, że tam nie było kolorowo. Na wstępie jakiś szkielet, a wiecie, że teraz szkielet dla nas to jest po prostu, no, śmierć. Musimy uciekać od tego szkieleta. Jeżeli chcemy przetrwać w tej jaskini, to nie możemy z nim walczyć, musimy od niego uciekać. Walczyć będziemy kiedy indziej. Dobra, uwaga, mamy stoper od zera znowu i uwaga, wchodzimy! Start! O nie! Znowu straciłem HP! Ale lipa, dobra. Biegnę teraz. Nie ma tego lamusa. Patrzcie, nie ma go. Ale to jest... Jest tu! Ała! Nie bij! Nie bij, proszę mnie. Jejku, ja tu nic nie widzę. Dobra, wiecie co? Tutaj muszę wykorzystać to coś, co powiedziałem na początku odcinka. Czyli mogę korzystać z niektórych itemków. W tym wypadku mogę skorzystać z pochodni, bo po prostu wy byście nic nie widzieli. A jednak pochodnią nikogo raczej nie rzucę, więc to spoko. O nie, ja biegam szybko! Zapomniałem, muszę wolno biegać, bo tracę jedzonko. A widzicie, ile ja tego jedzonka mam, nie? A serduszka przy okazji tracę. Jeżeli teraz tracę jakiekolwiek serduszko, to już mi się nie odrodzi. Dobra, czym prędzej? Gdzie ja tutaj jestem? Czy tutaj jest jakaś lawa? Proszę, powiedzcie, że tutaj jest jakaś lawa. Albo cokolwiek. No nie, nie mów, że to jest ślepy zaułek. No, ale dobra, mamy już 50 sekund. Mamy w jaskini. Wystarczy jeszcze 9 minut przetrwać. Tu jest zejście. O nie, ale możemy stracić HP. Dobra, mam plan. Mogę korzystać z takich rzeczy jak dirt, ale po kolei. Okej, dobra, widzicie? Tak tylko po kolei zużywać. Dobra, cyk, cyk, cyk. I teraz jak to zrobić? Ops, okej, ops. Okej, dobra, potem będę myślał, jak się stąd wydostanę. Teraz póki co najbardziej mnie interesuje lawa. Dobra, gdzie jest lawa? Tam schodzi gdzieś niżej. O, no i ślepy zaułek, dobra. Muszę chodzić wolno. Ej, czy tam jest... Tam jest złoto! Ja tam w ogóle złota nie wydobyłem. Czemu ja tego złota nie wydobyłem? Ja tego nie rozumiem. Dobra, to lecimy w takim razie jednak tutaj. Halo, czy tutaj ktoś jest? Dzień dobry, przyszedłem po lawę. Halo? O nie, to jest creepy. Tu jest creepy creeper. Ej, tutaj będzie lawa, tak mi się wydaje. Tak, mamy część misji, już będzie tutaj wypełniona. Patrzcie, idealnie. Nie ma tu żadnego... O, się przestraszyłem, że to creeper, a to jest krzak! No serio? Dobra. Ej, nie widzę tutaj żadnego moba, więc póki co dobrze. Mamy już 2 minuty, tutaj przeżyliśmy. Wydobywamy tą lawę. Tak! Ja już wiem, jak będziemy moby rozwalać! A! Ej, chociaż nie, chyba nie możemy tak. Słuchajcie, bo mam plan rozlewać wodę... wodę... Tak, Wojtek, to jest woda. Napij się może jeszcze. Gul, pyszna woda, pyszna. No, wpadłem na pomysł, że po prostu będę wylewał lawę na takiego zombiaka czy szkieleta. Ale chyba to jest zakazane chyba. Tak nie można chyba robić. Ponieważ to nie klasyfikuje się jako bez itemków. W sensie to... Wiecie, mogę używać tak pojedynczo jakieś itemki, ale tylko w sytuacjach mega tego wymagających, więc chyba ostatecznie będziemy musieli takie zombiaki i tak dalej zostawiać. O, czekaj, to jest jakieś drewno. Co tu robi? Opuszczona kopalnia. Ej, czekaj, ja pamiętam. Przecież ja tutaj byłem, tak, dobra. Cyk, szybko. Nie, puszczaj mnie. Dobra, mamy 3 minuty już w kopalni tej tutaj. Dajemy radę, ludzie, póki co, dajemy radę. Dobra, i teraz pytanko. Przydałby się, wiecie co by się przydało? Przydałby się zombiak. Rozwalilibyśmy zombiaka i zjedli jego mięso. Bo wiecie, zombiaka mięso da się zjeść. I odrodzilibyśmy sobie wtedy te 2 HP. Tak, to jest dobry plan.
O nie, jak ja się zgubię, to ja się stąd nie wydostanę. Nie mogę tak latać. Muszę to jakoś zaznaczać, ten tutaj teren, bo się zgubię. Oh boy, i jak ja się teraz stąd wydostanę? Czekaj, 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 czekaj. No nie, ja muszę tutaj przeskoczyć, patrzcie. Tu jest żwir! O lol, jakim cudem ten żwir się utrzymuje? O lololol, dobra. Dobra, dawaj ten żwiros, okej. I teraz się stąd wydostanę. Ops, okej, udało się, bardzo dobrze. Tu jest jakieś kolejne przejście. Tylko żeby się tam przedostać, muszę rozwalić ten andezyt, a to będzie trwało wieczność. Chociaż nie, patrzcie. Radzę sobie w miarę sprawnie, patrzcie, rozwalę to łapką. Cyk, pięknie, dobra. Schodzimy tam oczywiście. Ja tu przeglądam normalnie cave'y bardziej odważnie niż gdybym miał jakąkolwiek zbrojkę i normalnie narzędzia, co nie? Dobra, tutaj mamy redstone. A tu co jest dalej? Bo patrzcie, ta woda jest taka symetryczna. Może tu jest jakiś mob grind? Wow, czemu ta woda jest tak ultra symetryczna? No patrzcie na to, ona jest wylana tak jakby ktoś tutaj już był. Jesteśmy prawie pół czasu już, który musimy być tutaj na górze. Wow. Ej, serio, ta woda jest ultra symetryczna. Mamy tutaj skrzyneczkę jakąś, dobra. No a ta woda dalej się ciągnie, woda. Gdzie ty prowadzisz? Co ty robisz? Czekaj, sprawdźmy, gdzie ta woda prowadzi. A, tutaj, dobra, okej. 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 Czy tam coś jest? Szkielecior, lamusietor. Lamusietor, szkieletor. Nie, tam nie idziemy, no chyba, że przeskoczymy. Hop, okej, udało się. Jestem bardzo ciekaw, ciekawość mnie tu zdziera. Muszę sprawdzić, co tutaj się znajduje. Jejku, to jest dalsza część tej opuszczonej kopalni. Ja się zaraz zgubię. A wiecie, że jak się zgubię, to nie wydostanę się już stąd. No chyba, że będę stona rozwalać łapką cały czas. Słyszałem jakiś odgłos. Nie wiem, czy mi się wydawało. Dobra, 5,5 minuty już jesteśmy w tej kopalni. Chciałbym tą kopalnię tak zaliczyć bez żadnego cięcia w materiale, żeby to było jak najbardziej takie 100% true. Żeby nie było czasem, żebyście pomyśleli, że wyciąłeś, bo tam był jakiś mobek czy coś. Więc ja tutaj nie będę chciał żadnego cięcia robić. Robimy to na raz. Dobra, teraz muszę przez to przeskoczyć. No, bo jakbym wpadł tam, tam jest ten szkielecie rozły. Dobra, ja nie chcę się zgubić. Wiecie co? Biorę na chwilę to i rozwalam tą wodę. Niech ta woda sobie tutaj leci na dół. O nie! No i nie, czemu ja tak głupio HP tracę, no? Dobra, muszę jakoś zaznaczyć ten tutaj teren, żebym wiedział, gdzie potem wracać. Tutaj, tutaj, okej. I żwir to oznacza, że to... Co? Tu jest przejście! Patrzcie na to! O lol, krzesiwo. Czy ja mogę coś z niego zrobić? Wow, znalazłem tajne przejście! Patrzcie, ale jajca. Dobra, ja tą lawę schowam oczywiście, bo ona mi tutaj przeszkadza i tak jej nie będę mógł wykorzystać. Ty, tutaj jest creepy. Czemu ja tak... Oh, yeah. Znacznik! Teraz czy ja mogę? Chyba mogę zabrać znacznik. Dobra, zabieram znacznik. Znacznik mi i tak w niczym nie pomoże, a przecież ja mega mocno potrzebuję znaczniki. Dobra. Dobra, lecimy. No słuchajcie, znacznik raczej nie jest jakiś taki, który, wiecie, nie pomoże nam raczej w niczym. Nie zadaje przecież więcej obrażeń i tak dalej, więc mogę go w sumie teoretycznie mieć, bo mi do niczego nie pomoże. Wiecie, równie dobrze stone albo cokolwiek tam innego też nie zadaje tyle obrażeń ani i tak dalej. Ale może ci pomóc, bo możesz się nim podbudować. A tu chodzi o to, żeby było... Patrz, znalazłem kolejne przejście. O. O, nie, tam jest krypcio i on skacze. Kto nie skacze, ten za zombie. Hop, hop, hop. Normalnie. Dobra, 7,5 minuty jesteśmy. Damy radę. Jeszcze 2,5 minuty. Dopóki nie znajdziemy żadnego szkieleta, będzie dobrze. Bo przed creeperem możemy ucieknąć. Przed zombiakiem możemy ucieknąć. Ale szkielet możecie trafić i strzelić. Wiecie, strzelić i trafić. Okej, tam jest to samo przejście. Tylko naokoło. Okej, dobra, chodźmy teraz tutaj. I pytanie tutaj. Ojejku, jak to się ciągnie daleko. Czemu taką opuszczoną kopalnię trafię na takim odcinku, nie? Ej, dobra! Rozwalamy zombiaka! Zombiak, dawaj mięcho! Dawaj mięcho! Mięcho! Mięcho dawaj, zombiaku, lamusie! Nie ma nikogo za mną? Nie ma! Dawaj, lamusie, giniesz ty! Spadaj na tą pajęczynę do góry! Ile ty masz HP? A raczej ja ile zadaję HP? Ja... Dobra, muszę teraz to szybko chwycić i zjeść. Nie dało maksymalnie jedzonka, to jest problem. Dawaj drugiego zombiaka, ale
Mam jednego zombiaka rozwalonego. Nie, 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 nie. Tam są pająki, tam są pająki. Ja stąd uciekam. Ja stąd uciekam, tam są pająki. I to są te pająki, które cię zarażą. Jeżeli one... O nie, zgubiłem się. Ej, czekaj, to było tutaj? To było tu, dobra. Jest, okej, ile mi zostało czasu, słuchajcie? Zostało mi minuta tylko i będziemy mogli stąd wychodzić. Teraz tutaj, okej, dobra. Dobrze, że to zaznaczyłem, bo ja już bym wszystko pozapominał, serio. Dobra. I teraz gdzie dalej? No nie, powiem wam szczerze, trochę się obawiam, że się zgubiłem. Chociaż może idę... Tak, idę w dobrym kierunku, pamiętam te dwa redstone'y. Dobra. Mamy już 9 minut i 20 sekund, więc teraz już szukamy wyjścia. Szukamy wyjścia. Nie! Gdzie? Tutaj, tutaj, tutaj przejdź. Jejkuj. Żebym ja teraz do lawy nie wpadł w ostatnim momencie, bo od nowa będę musiał te całe 10 minut nabijać. Okej. Idziemy, 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 idziemy. Oj, 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 to jest niebezpiecznie. Oczywiście sami możecie spróbować również zrobić taki challenge na swoim świecie. Wystarczy po prostu, no wiecie, te trzy zadania wykonać, które tutaj są. I słuchajcie, jeszcze 10 sekund i koniec. I możemy spokojnie wychodzić. Chociaż, no ja już szukam wyjścia. Tylko teraz pytanie, gdzie to wyjście może być? Dobra, powiem wam, że szczerze nie mam zielonego pojęcia. Dobra, zrobię coś takiego. Cyk. Cyk, okej, cyk. I teraz cyk, okej. Ja cię kręcę, to jest tak powolne i niefajne. I zobaczcie, ale w sumie ten... To mięsko zombiaka trochę mi dało. Musicie to przyznać, trochę mi dało. Dobra, tutaj muszę dać, okej. Dobrze jest, mięsko zombiaka jest kozackie. Jako jakie to jest mozolne, że tak pojedynczo muszę. O, dobra. O, dobra. Teraz mogę się stąd wydostać, błagam, powiedzcie, że tutaj jest wyjście. Okej, gdzieś to... Jest, mamy wyjście. Ja już pamiętam to. Tam jest szkielet. O, nie, 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 nie. Dobra, sprawdzę, upewnię się, no na pewno jest 10 minut już. Słuchajcie. O, już 11 minut, dobra. Więc koniec, ja już biegnę sprintem. Ale nie będę miał jedzonka. Ale muszę uciec przed szkieletem. Nie, tu jest Enderman. Enderman jakby mnie za... O, boj, nie, co? Dwóch szkieletów. Ewakuacja. Ha! Ninja, ninja. Łap. Jest, udało się, ja mam pół serduszka. Pół HP w sensie. Pół HP, nie serduszka. Okej, pierwsze zadanie zaliczone. Nice, dobrze. Ja stąd uciekam. Dawaj krowę. Krowa, dawaj jeść, bo ja potrzebuję HP. Potrzebuję HP, wybacz krowa. To wyrzucamy i to szybko jemy. Dobra, am. Jeszcze ty krowa, jeszcze jedno jedzonko. Am. Wybacz, muszę to zrobić. Jeżeli nie ty, to ja. O, pięknie, dobra, cyk. I o, dobra, ostatnie jedzonko. Dobra, słuchajcie, jest noc. Mamy lawę, jakby co, przecież mamy lawę. Więc tak, zróbmy teraz szybciutko basen lawy. I to już będzie, słuchajcie, już będziemy mieć dwa zadania wykonane na trzy. Więc dobra, lecimy szybko tą lawę zrobić. Jazda z lawą. Lawa będzie dobra, tutaj zrobimy. Cyk. O nie, wyrzucam, okej. Cyk. Będzie najpiękniejszy basen lawy, jaki kiedykolwiek widzieliście, proszę bardzo. Okej, i jeszcze tutaj. No i słuchajcie, jeszcze tutaj. Okej, proszę bardzo. Oczywiście te itemki tutaj wrzucamy. A z racji, że już wiader nie potrzebuję, to muszę je wszystkie wyrzucić. Okej, dobra. No i co, lecimy teraz, musimy rozwalić jeszcze tak, creepera i szkieleta. Ojejku, szkielet będzie najtrudniej. Ja cię kręcę. Ale nie no, musimy to przetrwać bez... Tu jest nadal ukryty ten zombiak. Ty no, musimy go już nazwać. Musimy go nazwać koniecznie. Bo po prostu on już jest tutaj za długo, żeby go nie nazwać. On już należy do naszej rodzinki. O, tam jest pająk. Nie, pająka nie chcemy. Creepera chcemy, nie pająka. Muszę stąd uciekać. Ojejku, co tutaj robi tyle levela? Dziękuję bardzo, dziękuję za level. Dobra. Uciekamy od tego pająka. Tam jest szkielet. Dwóch szkieletów. Oczywiście ja muszę tutaj powoli biegać, nie mogę szybko. Dobra, nie no, damy sobie radę. Damy radę. Trzeba, najważniejsze to uwierzyć w siebie. Wiecie, ile by mi dało właśnie teraz mięsko od zombiaka? Tak, chodź zombiak. Rozwalimy go, mimo że nie musimy, to rozwalimy go, żeby zdobyć mięsko. O, patrzcie. Może na kaktusa go damy, dawaj. Nie!
właśnie. Ojej. Nie! Dobra. Tak! Trafił go. Rozwalisz go. Rozwalisz go. Szkielet. Dobrze. Dobrze, szkielet. Oj, prawie mnie dziabnął. No, dobrze, dobrze. Jest! On ma 0 HP już ten. Zombiak. Traf go. Traf go. Traf go. Dobra. Ja muszę go dobić. Bam. Bam. Au! O! Pająk! Nie, on jest tak straszny. Gin! Zombiak! Jest! Mamy, jedzonko, jedzonko. Uciekam, uciekam. Jestem szybki, Bill. No nie, czemu mnie goni ten lamos? O, dobrze. Tak, pięknie, pięknie. Oddawaj to. Oddawaj. Dobrze, 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 dobrze. Czemu to HP się tak nie odradza szybko? Odradzaj się szybciej. Dobra, jedno serduszko mi się odrodziło, tyle dobrego. Biegniemy stąd. Dobra, pająk mnie zostawił. O, creeper, świetnie. Chodźcie, creepery. Jeszcze was muszę rozwalić. Bom, okej. Bom. Jejku, ja tak będę musiał z 10 razy zrobić. Jeszcze dwa creepery, nie? Ja muszę się skupić na jednym, sorry. Dwóch, to za dużo. No jeszcze zombiak. Nie. Ja ci kręcę, on prawie wybuchł. Dobra. Nie! No ja cię kręcę. I co ja mam zrobić, no? Ja nie dam rady. To jest za trudny challenge, ludzie. Mogłem się go nie podejmować, bo to jest ewidentnie za trudny challenge. No i idzie za mną zombiak znowu, no. Nie dam rady, no. Muszę jakoś sobie poradzić. Dobra, grunt to rozwalić szkieleta najpierw, bo jak się pojawi dzień, to będzie problem. To już nie rozwalimy ani... nie no, creepera byśmy wtedy rozwalili, ale szkieleta nie. Więc dawajcie mi szkieleta. Czemu to jest tak pusto? Nie mam w ogóle jedzonka. O! Królika mogę... Nie, królik jest za szybki. Dawaj, dawaj. No, jest! Mamy jedzenie! Co? Czemu ten królik daje tak mało? Czemu to w ogóle nie ma... nie ma żadnych mobów tutaj? No bez jaj, no ej. No potrzebujemy moby. Znaczy szkieleta potrzebuje. I znowu jak potrzebuje szkieleta, to nie. Ale jak w jaskini go nie potrzebuje, to to. Oczywiście. Dobra, wchodzimy tutaj. Przepływamy szybciutko. Ryba! I słuchajcie, ja od samego początku walczę tylko i wyłącznie o jedzenie. Jedzenie jest najważniejsze tutaj. Okej. Jest! Dobrze, dobrze, dobrze. Czy możemy przepalić tą rybę? Błagam. Nie no, musimy zjeść od razu. Jedno jedzonko naprzód, dobra. Coś tam zawsze jest, co nie? Ej, ta ryba daje speeda? Czy mi się wydawało? Okej. Wydawało mi się, czy ona dawała serio speeda? O nie, Enderman. Nie ma nigdzie. No nie, szkieleta nigdzie nie ma. Oj, świetnie. Już HP kolejne stracone. Dobra, ja biegam sprintem, bo to nie ma sensu. Biegnę tutaj. Tutaj muszą być szkielety. Dawaj szkielety mi. Normalnie. Mamy go! Dobra! Idealnie za drzewem. O! Schowaj się. Dobrze, dobrze. Ale go porobimy za drzewem. O, ale jesteśmy geniuszami. Dobra. No, strzel, strzel. O, trafił mnie. Dobrze, nie trafił. Dobrze. Słuchajcie, to jest jedyna szansa. Mam już pół serduszka. HP. Nie! Traf go! Traf go! Dobra, nie trafił mnie? Jest! 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 Na jednym serduszku go zrobiliśmy! Ja cię kręcę! To było piękne, to było tak blisko! To by się już nie udało, ludzie! Na jednym serduszku porobiliśmy tego lamusa. Dobrze, ale robi się dzień, a ja chcę jeszcze creepera rozwalić. O, tyle dobrego, dawaj to. O, to wyrzucam, to wyrzucam. Dobra, ale jazda, dobra, teraz tylko creeper. Creeper, creeper, ostatni i mamy wszystko. I mamy wszystko zrobione, całe zadanie, no. Tylko gdzie teraz będą creepery? Halo, creepery, creepery, creepery. Lama, widziałeś gdzieś creepery? O, wywołałem wilka z lasu. Dobra. Nie, to jest jedyna szansa, ludzie. Musi nam się udać. Musi nam się udać. Dobra, uciekaj. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobrze. Mam go tutaj tak zapędzonego, słuchajcie. Będziemy go cały czas tak klepać. Okej, 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 okej. Dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. To jest ostatnia szansa. To jest nasze ostatnie zadanie. Zabić creepera. Dobrze. Ostatnie. Ostatni hit. Nie, ile ty masz HP, lamusie?
Ocie, prawie wybuch. Uciekaj, uciekaj. Dobra. Będziemy musieli czekać całą noc, jeżeli go teraz nie rozwalimy. Ja cię kręcę. O! Dobra. No dalej. Dobra, no. No umrzej. Lamusie, no. Ile ty masz życia? No nie wierzę to po prostu w to. No nie wierzę w tego creepera. Ja bym go nigdy nie rozwalił normalnie z tymi zombiakami, co latały naokoło. No ja cię kręcę, creeper, ile ty masz HP? Czy w ogóle creepera da się zabić, rączko? O, udało się. Udało się, ludzie, wykonaliśmy wszystkie zadania. Trwało to trochę czasu, ale to nie był łatwy challenge. To był do tej pory chyba jeden z najtrudniejszych challenge'ów, które się podjąłem bez zbrojki. Sami widzicie, mam jeden HP, jedno serduszko. Napiszcie na dole w komentarzach, jaki challenge mamy zrobić w kolejnym odcinku. Wbijajcie do sklepu na wojanshop.pl, ponieważ są takie czapeczki, jeszcze są. Możliwe, że niedługo się skończą. Pamiętajcie, że do każdego zamówienia otrzymujecie zdjęcie z moim ręcznie podpisywanym złotym autografem. Więc, no co, zapraszam. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo! Woo!